Cześć! Jestem Nikola. A ja Olga. Jesteśmy kreatywne i pełne nowych pomysłów. Jednym słowem, nie lubimy nudy. Chciałbyśmy zmienić coś w naszym mieście, dlatego przystąpiłyśmy do Sejmu Dzieci i Młodzieży. A więc zaczynamy! Gdzie lubisz spędzać wolny czas w Ostrowie? Nad Stawem albo na Placu Księżnej Anny Mazowieckiej. A co pan myśli na temat siłowni na świeżym powietrzu? Czy jeżeli powstałaby w naszym mieście, to myśli pan, że młodzież chętnie, w sumie nie tylko młodzież, ale po prostu ludzie, czy chętnie by korzystali z tego? Zanim tutaj ten projekt powstał, ja wcześniej, nawet w roku już ubiegłym, uważam, że takich siłowni powinno być ze dwie, może nawet ze trzy w różnych miejscach. I uważam, że ludzie w każdym wieku do tego się zaangażują. Pewnie początkowo będą jakieś opory, nie, bo to tak każdy by mówił, będą się śmiać, nie, bo nie dam rady, bo coś by tego. Ale tak po jakimś czasie uważam, że będzie się cieszyło bardzo dużym zainteresowaniem. Myślę, że obiekt tutaj w pobliżu plus ogródek jordanowski to dwie fantastyczne lokalizacje. Uważam, że w naszym mieście nie ma zbyt wiele miejsc dla młodzieży. Nie ma gdzie wychodzić wieczorami, gdzie spędzać wspólnie czasu. Dlaczego młodzież często sięga po alkohol i inne używki, aby w ten sposób spędzić wolny czas? A gdzie ty najbardziej lubisz spędzać wolny czas w Ostrowie? Wolny czas w Ostrowie najczęściej spędzam w swoim domu ze znajomymi, ponieważ rzadko jest gdzie wyjść, możliwość gdziekolwiek gdzie wyjść. Rzadko są organizowane jakiekolwiek imprezy kulturalne. Jest parę barów, parę restauracje, ale nie zawsze są tam miejsca i po prostu nie zawsze młodzież ma pieniądze, żeby tam wyjść. Tak, no to na przykład mamy Park Jordanowski, w którym jest skatepark, są place zabaw, jest scena, na której się odbywają różne koncerty, zabawy, są boiska do gry w kosza, do gry w piłkę. Tutaj mamy pokazane Anna, co nie park i możemy sobie tu posiedzieć, no jest sporo fajnych miejsc. A na przykład, gdybyś miał zabrać dziewczynę na randkę w naszym mieście, to gdzie byś ją zabrał, żeby poczuła się wyjątkowo? Wyjątkowo, tak? Do takich miejsc jest mało, ale pewnie bym ją zabrał gdzieś daleko. A powiedz mi, czy sądzisz, co sądzisz o siłowni na świeżym powietrzu? Czy to byłoby fajne wyjście do młodych ludzi? To byłby super pomysł. I nie wstydziłbyś się tam pójść i poćwiczyć na przykład? Nie. A ze znajomymi myślisz, że często spędzałbyś tam czas? Tak, oj tak. Czy uważacie panie, że w Ostrowie jest gdzie spędzać czas? Nie. No nie mów, że nie. Jest Park Jordanowski, w Parku Jordanowskim miejsce dla skateowców, dla rowerów, dla małych dzieci. Szkoda, że park ze Stawem jest taki mało czynny. Trochę bardziej kulturalnie, no to MDK organizuje parę fajnych imprez, często w ciągu roku. Scena Kotłownia, jako ten nasz mały teatrzyk, myślę, że to też jest dobre wyjście. Także dla młodych ludzi wiele osób, wiem, że bierze udział w tego rodzaju przedsięwzięciach. A co uważacie na przykład na temat siłowni na świeżym powietrzu? Czy to byłoby fajne przedsięwzięcie w Ostrowie i czy tak, ludzie byli chętni do tego? To byłoby coś okej, tylko że w dobrym miejscu musiało być zrobione. Myślę, że wandalizm w XXI wieku jest tak duży, iż ta siłownia nie wytrzymałaby długo, ale okresu, jest to ogólnie dobrym pomysłem. Bardzo dobry pomysł, gdyby było pod napięciem. A czy wy nie wstydzilibyście się ćwiczyć na przykład na takiej siłowni? Nie. A myślę, że wasi znajomi albo na przykład jacyś bliscy nie mieliby też oporów z tym, żeby tam pójść i poćwiczyć? Nie, myślę, że bez problemu tam ćwiczyli i przesiadywali czas, spędzali razem. Czy uważacie, że w Ostrowie są miejsca, w których młodzi ludzie mogą spędzać czas? No, wydaje mi się, że tak. Jakie to są miejsca? Gdzie ty najbardziej lubisz spędzać? No, na przykład basen, mosir, jakieś restauracje. A myślisz, że jest coś takiego, co mogłoby powstać w Ostrowie i przyciągnęłoby młodych ludzi? No, myślę, że może nowy kort w Ostrowie, albo siłownia jakaś lepsza. A myślisz, że na przykład siłownia na świeżym powietrzu to byłby fajny pomysł? No pewnie, że tak.